Stanley Panamy się kłania w niedzielę. Zacząc też ciała właśnie. Z tyłu za mną jest kościół, tak zrobiłem parę trochę wideo. Będąc na mszy, tam takie momenty chciałem pokazać Państwu, jak wygląda msza w Ameryce Południowej. Także takich kilka filmów takich krótkometrażowych, minutowych czy parominutowych. A póki pamiętam, to chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Jedną to jest taką, że na początku mszy, tutaj podejrzewam, że pewnie w wielu miejscach w Ameryce Południowej jest identycznie, ksiądz mówi dzień dobry, buenos dias, ludzie odpytają buenos dias. Także raczej Rosji, tam niby tak zwany znawca z Latynoameryki, to czasami też takie plecie różne bzdury, takie jego tam powiedzmy krytyka papieża, że tam buenos dias powiedział, jak został wybrany, to tak pewnie trzyma się kupy, widocznie nie zna się za bardzo na sprawach latynoamerykańskich, albo nie zna się wystarczająco po prostu. Trzeba mieć trochę więcej pokory, no i starać się zrozumieć temat, niż krytykować w czambu czegoś, czego się nie zna. Także, że to jest jedna sprawa, że buenos dias to jest bardzo typowy i tak tutaj się mówi. Druga sprawa, że jest cała masa, powiedzmy, dzieci. Powiedzmy, są dzieci małe, takie średnie i tego. W Polsce te dzieci to się szwędają po kościele, łażą, przeszkadzają księdzom. Tamtego. Tutaj tego się w ogóle nie obserwuje. Dzieci siedzą przy rodzicach, w ogóle im do głowy nie przyjdzie się plątać po kościele czy szukać jakiejś atrakcji. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, jeżeli ludzie nawet mają małe dzieci, to jeżeli kwilą, to powiedzmy... O, policja jedzie. Jeżeli kwilą, to żeby nie przeszkadzać ludziom, to wychodzą z kościoła. Nie mówię powiedzmy o płaczu czy o darciu mordy, co się często w Polsce zdarza i tam do tego akurat nie zauważyłem w ogóle. Także ludzie, tak powiem, starają się skupić się na mszy, a nie, że tak powiem, zabawiać się z dziećmi, czy pobiegło tu, a czy przyszło tu, jakie to piękne, to wspaniałe. To oczywiście dzieci to jest dla rodziców, jest to największa sprawa i to jest perełka w oku, ale tutaj jednak się patrzy bardziej, że jest to miejsce, gdzie ludzie przychodzą się modlić i chcą się skupić na mszy. Tak samo chciałem zwrócić uwagę, czy pokazać Państwu, jak to było, że powiedzmy na mszy jest właśnie takie pełne skupienie, że nie ma, tak powiem, jakichś innych historii. A zauważyłem też, że ksiądz, powiedzmy, po kazaniu, tak powiem, daje chwilę ludziom czasu, taką długą chwilę na takie przemyślenie. A pod sam koniec mszy, jak Państwo zobaczą na poprzednim filmie, jest taki ksiądz, mówię, czy ja z hiszpańskiego akurat nie znam, jest ktoś tam gra na gitarze po cichu i on, tak powiem, powoduje, mówi do wiernych, stara się do nich dotrzeć, mówi o miłości, o innych sprawach akurat to rozumie. Ale to w takim spokoju, w takiej ciszy wytwarza taką przepiękną atmosferę. Za to jestem mu wdzięczny, bo widzę, że ludzie to bardzo doceniają. Także jest to chwila kilkuminutowa takiej ciszy, takiego spokoju. I na tle tej muzyki jest to coś pięknego. No nic, Stanley Panama się pozdrawia. Właśnie idę do Panderyi, czyli coś trzeba kupić, jakiś chleb. No, polskie chleby jednak są lepsze. Tutaj są takie chleby ciągnące się, takie bułki, chałki jakieś. No, powiem szczerze, że tam Fior mi tam coś tam opowiadał, że to niby jest coś najdroższe, najwspanialsze. Jednak polskie wyroby są ciekawsze. A tutaj no właśnie ananasas. Też będę musiał kupić, bo ananasy są dosyć tanie, po 2 dolary za do takiego dużego ananasa. Bardzo smaczne, także ananasas. Ananas, a nie nanas. Także ananasas. Pomrze. Pozdrawiam serdecznie, na razie. O, buenos dias. Ja już pozdrawiam wszystkich.